było piękne, ładne i tak, jak się zamarzyło. Właśnie w nocy z 29 na 30 stycznia 2017 roku, było to za 10 pierwsza, zadzwonił mi telefon. W nocy? W nocy, spałam, tak. Nie każdy sobie tak też zdaje sprawę, że no, jest to państwo żydowskie, jakby nie było. Państwo utworzyło się w 1948 roku, powstało. Także każdy tam zjeżdżał z różnych krajów, nawet z Etiopii przecież, nie, są Żydzi etiopscy, są z Rosji, dużo Żydów tam mieszka, z Polski przecież bardzo wielu. I każdy przywiózł kawałek swojego kraju, stąd mi się wydaje, że ten kraj jest taki bogaty i różnorodny kulturowo. Wpadliśmy na taki pomysł, że zrobiliśmy sobie, żeby nie pakować tego księgozbioru przy remoncie, żeby zrobić taki sobie magazyn rozproszony. Czyli wypożyczyliśmy po 40-50 książek czytelnikom najbardziej aktywnym, strategicznym, że tak powiem. Pojechało 10 bibliotekarzy, miałam szczęście się znaleźć wśród nich. I rzeczywiście zwiedzaliśmy te biblioteki i takie biedne biblioteki, że naprawdę powiem, że nasze biblioteki nawet w naszym powiecie cieszyńskim przewyższają je o całe niebo. I byliśmy w takich bibliotekach, na mnie największe wrażenie zrobiła biblioteka publiczna w Chicago.